Teresa z Kalkuty. Oczywiście najłatwiej zauważyć jest to wielkie dzieło jej miłości i miłosierdzia okazywanego ludziom. Ja sam byłem świadkiem w 1993 roku na jesieni, kiedy jeden jedyny raz spotkałem Matkę Teresę, jak była tutaj u nas na Pradze, jak była w naszej katedrze, jak uczestniczyła w ślubach swoich sióstr, misjonarek miłości, jak ona komentowała różne rzeczy, jak stawali przy niej ludzie i mówili: Matko, módl się za mnie i za nasze rodziny, a ona mówi: Wy się módlcie w rodzinę. Zaraz dawała medalik niepokalanej i powtarzała: módlcie się w rodzinę. Ta niesamowita historia domu, w którym obecnie siostry misjonarki na Pobożańskiej pracują, kiedy on jeszcze nie był przekazany diecezji w pełni, kiedy jeszcze były różne trudności. A ona tam pojechała z taką ufnością, z taką nadzieją, położyła medaliki niepokalanej na parapecie nad kaloryferem i mówi: tutaj już będzie dom Pana Boga. Jej ludzkiej woli w pewnym momencie wydawałoby się już prawie w ogóle nie było. Była wola Boga.